Dzień dobry, jak z tej strony Zakon Świtu, to kolejny odcineczek ze Spellforce'a i z trybu gry swobodnego. Użyłem sobie postać Enma. Niech będzie Emma. I jako pierwsza taka damska postać, którą zatworzyłem w trybie gry swobodnym. I chciałem wam pokazać babeczki teraz La Machina a Levels od 01 Basmorian. To wspomaga na poziom pierwszy, tutaj mam poziom 11, także możemy wstawić do 11 poziomu. Czy do, no, do 11 poziomu. Mamy 21 poziom. To ogólnie te mapeczki, na której się po prostu nabija level. Także wybieram sobie więcej wrogów. I zaczniemy od ludzi, z tego względu, że nie używam przeważnie kodów, żeby jak szybciej nasza postać się wylevelowała. Jest to jedna mapa właśnie typowo do levelowania postaci. Tych pirokaz nie używam, bo nie ma tu bohaterów. Pod modę. Zbieramy jeszcze surowce. Pięć. Usuwamy. I na szybkie budowanie budynków jeszcze. Właśnie. Uwielbiam ten model. Jeszcze odkrywamy mapeczkę. Gdzie to jest? Unetwork. Zaczynamy sobie od ludzi. Tam muszę później po elfki. No tutaj też krasnoludku. Mamy sporo surowców, aby ktoś nie miał kodów, ale przeważnie kody posiadamy. Widzicie różnych przeciwników. Tutaj mamy różne obozy. I po prostu te przeciwnicy są w miejscu, praktycznie nie używają czarów, chociaż tam się zdarza, że naszych mogą rozwalić. No co, wysyłamy tutaj, bo na przykład tu mamy tutaj poziom 15 troli. Trzeba czasami uważać, bo głazomiot potrafi czasami użyć broni. Ja sobie przeważnie buduję po 5 wieżyczek z ludzi, po 5 elfek. Nie mam tylko do elfek jeszcze lodowych wieżyczek, także na razie korzystamy z tych łuczniczych. Że 5 ludzi. I tutaj widzicie, bardzo powoli nabija, ale coś tam traci, nie? Tu mamy akurat ostrza. Ostrze też są wytrzymałe dość. Tutaj mamy uwodzicielkę, niewolniczki ognia, tak? 14 mają. Uwodzicielka bo używa, nie wiem czy nie używała przypadnie obszarowego czaru. Chyba nie, dobra. Jest szans. To właśnie widzicie, po jednym HP traci, także bardzo powolutku. Tutaj mamy kostki na poziomie 15 i wyżej, 16 nawet. To też kiepsko, nie? Off to work. I'm on it. Here we go. Building completed. Break's over. Time for work. Building completed. Mamy akurat drzewce na poziomie 17, kościeje 16. To właśnie fajnie wygląda bobinowo z tymi mapeczkami do levelowania. Tylko trzeba uważać, bo czasami jak wylewelujemy za dużo poziomów na danej mapie, to po prostu nam gra się crashuje i po prostu postępy nam nie zapisuje. Także trzeba bardzo uważać z tym levelowaniem postaci. Na razie tutaj widzicie, że nic się nie traci, także bardzo słabiutko na razie idzie. Dlatego też mam tutaj na przykład przeciwników na poziomie 10 akurat. Ich powinno raczej szybciej zabić. 10 level, tutaj mamy też Złodziej Myśli, poziom 9. I im więcej przeciwników,
więcej graczy byłoby więcej właśnie przeciwników do pobicia. Tutaj mam akurat garagowy, goblinki, jeszcze akurat tutaj na całym dole najsłabsi się tworzą, także można było nawet zacząć od nich budować wieżyczki. 4 i 5. Tak samo tutaj mamy. Jakby mi się udało w miarę ogarnąć, bo poziom 10 powinno się raczej udać. Czy tam 11, to mógłbym wam pokazać jeszcze drugą część mapeczki od 11 zwyż. To i to samo, mamy już bity drugi level. Fajnie. Bardzo fajnie. Teraz pod kit Harry. Tutaj chodzimy. Orków, majorków. Akurat po co się zrobiłem przed chwilą, także no. Mamy już trzeci level. Eleganczko. No i te goblinki to powinny szybko padać. I ostatnie wieży. No i to samo robimy właśnie u elfek. Przynajmniej ja tak robię tutaj przeważnie. I sobie tak czekam. Wiecie, patrzę się jak ten level szybko wbija się. Wbijemy czwarty level, to sobie piszę w razie W. Na sobie na przykład jeden. Się tam, tak, nadpisujemy to. Sobie jeszcze robimy. Na przykład, jakby nam level na szybko wbijał się, możemy przy okazji jeszcze no. By się gra skraszowała podczas nagrywania, to trzeba by jeszcze raz to robić wszystko. No dość mapeczka, dość ciekawa właśnie nadrobiona do levelowania postaci. Polecam w miarę szybko levelować na tej mapach. Ja wcześniej tak jeszcze robiłem, że levelowałem daną postać na takich mapkach, co jest od 1 do 8. Tam dość szybko się leveluje postać, dopiero potem właśnie przechodziłem już na mapeczkę tą od 11 poziomu. Już 5 poziom postaci. Tutaj sobie piszemy. Samo tutaj możemy sobie zapisać. I'm on my way. Proszę, masz elfy. Trzeba będzie mieć lodowe wieżyczki, to by tak fajnie nawalało. Muszę sobie załatwić. No wiele przy jednak będzie nagrywać kolejną część mapy właśnie. Od poziomu 11. Teraz już 6. I to właśnie już tak się czasami cyka właśnie, czy już nie przerywać tego, bo nie wiem czemu właśnie tak czasami wywala tą grę. By to się crashowało niestety. Tu mamy śladowe elfki, zapomniałem o nich. No i to po prostu czekamy. Życzka powiem tutaj na spokojnie wszystko rozwalić. Siódmy, jeszcze 3, ewentualnie 4. Zaryzykuję najwyżej do tego poziomu 11.
Najpierw sobie nic nie ulepszać, bo wtedy coś może się skraszować wtedy. Powiem, co tak ciężko właśnie wchodzi z tym ulepszaniem danych punktów i umiejętności, także ja sobie poczekam sobie. Tak dla pewności. A właśnie nie ma mrocznej rasy po prostu pod levelowanie, bo oni używają przeważnie czarów. Tylko trolle by mogły coś tam trafiać. Chociaż nie zawsze. Tylko właśnie to tak zrobione jest. Tylko na ludziach i na elfach sobie staramy się jak najszybciej tutaj powylewać. Będą pospać, używając tylko tych właśnie łuczniczek i kuszniczek wieżyczek. Ósmy. Pięknie. Ósmy za sobą. Widzicie, jak tak szybko posłać się w miarę wbijanie, level. Coś pięknego. Tutaj można sobie usłyszeć muzyczkę podczas bitwy. Czy to jakoś inaczej. Tutaj mamy. Właśnie przeciwnicy są akurat tylko paliwem do levelowania. Całe szczęście. I tu już czekamy, jak bijemy poziom 10, ewentualnie 11. Mam nadzieję, że się gracz nie skraszuje, byłoby pięknie. Ale to bym to ciebie ucieszyło. Linki mają już poziom 9 za nami. Czekamy, możemy przyspieszyć grę, zaryzykować do piąteczki. Żeby się ten level jeszcze szybciej wbijał. Żeby te czasu nie tracić. Nie mają żadnych szans. Nie ma tutaj żadnych skrzynek ani kurde kupców, tylko chodzi o bicie levelu. Jak jeszcze chyba byłem z Grimlim i... kiedyś byłem jeszcze chyba... Nie, tylko z Grimlim byłem. Wtedy doszło parę obozów. Także jakby ktoś miał edytor, także mógłby sobie zobaczyć, gdzie tych wszystkich obozów jest. Tylko na edytorze jedynym... Jedyny plus taki, że możemy sobie przyspieszyć grę do poziomu... przyspieszyć grę możemy, rzecz jasna, ale nie możemy mieć kodów na surowce i te sprawy. Także właśnie tutaj to uważać. Także nadzieję, że się uda wbić jeszcze poziom 11 i zakończymy sobie tą mapeczkę po prostu. Podejdziemy sobie do portalu. Najpierw sobie tutaj levelować, chyba mi się wydaje, że samemu. Chyba szybciej. Chyba ktoś chce, może ze znajomym próbować. Czekamy. Stopy za chwilę zwolnimy czas do jedynki. I przechodzić przez portal. 13 minut odcinka. Na razie gry nie skraszowało, także to mnie bardzo cieszy. Chyba jak się używało chyba tych lodowych wież, to może po prostu za dużo efektu było, dlatego może się gra kasuje. To sobie jeszcze tak przed 11 zapisem tutaj sobie zapiszemy. Odpiszemy tą obecną mapeczkę. Z pewności sobie tak robię właśnie. Aby gra skraszowała. Wbijamy 11 i uciekamy stąd. Run! Bitch, run! Robisz! Hej! Mogłeś odwrotnie wejść. Dobra. Także właśnie tak to się prezentuje, jeśli chodzi o tę mapkę. I tutaj właśnie mamy te, tak samo właśnie tutaj trzy rodzaje jeszcze. Tutaj mamy
Aha, tutaj po prostu mamy trzy takie mapki. Bad Moyen, Moyen Fort, Fort Extreme, Tejlone Wonders Edit. Czyli ktoś po prostu zedytował tą mapeczkę. No to właśnie tam było różni przeciwnicy i ciężko się ich zabijało. Przeszkadzało na przykład, bo takie demony tam używały fali ognia i te sprawy, i robotnicy padali jak muchy. Tutaj są chyba same pajączki nawet, bym powiedział. Ale zobaczymy tutaj tak. Pójdę sobie po nowe budynki, po nowy poziom jednostek i widzimy się za momencik. Dajcie mi chwilę. Dobra, widzowie. Na co ogarnąłem, co miałem ogarnąć. Na pewno więcej wrogów, bo 11 poziom naszej postaci mamy. No i teraz będziemy musieli dążyć, żeby mieć poziom 21. No to będzie raczej z przerwami, z tego względu, że może właśnie czasami tak gra crashować. Tutaj akurat od pierwszego do 11 udało się, że nie. Zobaczymy tym razem na tej mapie. I w sumie no, zaczynamy od 11 poziomu. Lecimy do 21. Wybieramy nowo ludzi. No cóż, ja sobie tutaj porobię mapeczkę tak, żeby po prostu właśnie wybić ten poziom. Tutaj właśnie dochodzą ogry, 20, pełzacze. Tutaj właśnie są pożeracze, niestety, czerwona śmierć i stworze, patrzcie, stworze. Tutaj, nie wiem, robotników, to sobie oczywiście dałem większy poziom już Ready to go on it. runów. That way. I Very podejdzie good. tutaj właśnie problem jest z tymi właśnie tutaj demonami. Oni używają różnych czarów. Są ci zbrozdy. At your service. Zadowolony robotnik, gdzie? A, co by co nie wybudował? Tylko wiadomo, jak mamy na przykład tutaj budynek Breaks z over. szybkim budowaniem, to może się uda. No widzicie, to jest problem właśnie trochę. Przypał. Mamy bagienny poziom 19, o, mamy olbrzymki, tutaj mamy poziom 9, znowu szaleństwa. Mamy tych dalej, tutaj mamy akurat demony, tutaj mamy dalej ostrza, dalej trolle. Dalej te same poziomy. Dalej kostki. Tyle, jeśli chodzi o tę mapę. Ja sobie tutaj pobuduję. Sądzę, że byłoby więcej przeciwników, rzecz jasna. Tak właśnie mówiłem wcześniej. Tutaj sobie dobiję do 21 levelu. Widzimy się za momencik. To może trochę zająć. Bo nie wiem, czy mi wywali crasha. Także dajcie mi chwilę. Budynki sobie oczywiście załatwiłem w naszej postaci. Widzicie, czary sobie założyłem. Bo sobie zrobię tą bohaterkę pod podwłócznie. Podwłócznie nigdy nie grałem. Chcę właśnie przetestować. Poziom 7 mamy jednostek. Dobra. I budynki kupione, rzecz jasna, i budynki. Yes. Także właśnie mamy lodowe wieżyczki, także no, zobaczymy. Czy nie będzie zbytnio przypału. Także widzimy się najwyżej za momencik. Dobra, widzowie. Po dość dłuższej przerwie, jak chodzi o tą mapeczkę, tą wbijamy od poziomu 11 do 18. Mi się wydaje, że ok jest. Ponieważ potem jest crash. Czyli to 7 leveli jest chyba crash. Bo wbijałem, przyspieszyłem sobie do 20, żeby szybciej doszło. I właśnie miałem poziom 18, chyba pół, prawie 19 i mi wywaliło crasha. Wywaliło mi grę, także właśnie jak gramy na tym mapeczce, to bijamy ewentualnie poziom 18 i wychodzimy. No i tutaj właśnie sobie ogarnąłem do 21 poziomu, także możemy zacząć od tej mapeczki. Może tutaj dać więcej wrogów, czemu by nie? Tylko wam pokażę tych przeciwników. Tu możemy się już starać się wbijać już do 50, teoretycznie. Tu mamy bazyliszki, poziom 23. Panki Zachara, to też jest problem, bo one właśnie będą ubijać nam robotników. Jako oślepiacze. Weteran pięści, ale to się będzie pojawiał chyba ten tytan chyba. Zamiast sobie do 10 na przykład. Odpalę sobie monument, powiedzmy, Krasnoludów. Poszmy innego robotnika.
O, widzicie? On ci z 30 kopa mapeczki. To jest Grim Reaper, który biega w miejscu. A w ogóle odpala. Tak. Nie, to mu się stanęło. Jakiś lagam, a? Lagam muszku. Tutaj właśnie mam tak samo mroczne drzewiaki. Śnieżne smokowce to słaba sprawa, ponieważ lodowa wieżyczka elfek nie będzie jej zamrażała, także tylko łucznicze i kusznicze mogą zadać jej obrażenia. Są oślepiacze. Myślimy, na przykład, nie wiem, powiedzmy 10 robotników naszych tanków. Przypieszymy do dwójeczki. Trzeba się na tą ogry znowu, czyli tak samo jak było wcześniej. Mam nową typę ozacze. Zaczęło nowo uważać na demony, ponieważ pożeracze, ogniste, czerwona śmierć i tak samo pan ognia. Używają fali i tak sprawy. Tak samo ci. Na tych nie trzeba uważać, na tych też nie. Tutaj spoko. Aby było więcej graczy, więcej przeciwników, rzecz jasna. Te mapki sprawdzę jeszcze na edytorze, jakby to wyglądało. Mi się wydaje, że to byłoby wszędzie sobie te przeciwników obozy. Chociaż może być tak, że nawet nie będzie, bo nie masz tutaj też nie ma takiego dużego miejsca na rozwoju. Do rozbudowy. Jakby grało się w 3 osoby. No masa surowców przede wszystkim, dobra. Wyślemy nasze tanki. I tutaj oślepiacze będą atakować. Dokładnie zmieniałem jeszcze runów naszych jednostek, bo powinniśmy mieć poziom już który? 13 jednostek. Także no, możemy sobie wbijać, bawić się. No i patrzy się. To niby nie dużo dodało, ale im więcej oślepiaczy, tym gorzej. Przeważnie one mają właśnie niekończącą się manę, albo czaru używają. Trzeba uważać. Ale to jest taka sprawa, tylko w tej mapeczki. Bo jest też ta mapeczka przy... No i tytany są wytrzymałe dość właśnie. Trzeba to uważać. A dlatego też właśnie lepiej też mapeczkę tą... Znaczy można próbować walczyć i te sprawy. Ale mi się wydaje, że lepszą opcją będzie... Wiecie, lepszą mi się wydaje, że będzie opcją obczajnie edytowanej wersji. Czyli tej Lone Wonders Edition. Edit. Jak się pan nazywa ten gościu, który edytował tą mapeczkę? Tak się przynajmniej wydaje. Czekajcie. Jeszcze raz. Mam sobie więcej wrogów z powrotem. Troszkę materiału zeszło, ale też zeszło trochę czasu. I tutaj akurat mamy lepiej, bo to są tylko te drzewałaki. One chyba tylko używają aur, które nic nie robią zbytnio naszym robotnikom. Nie są takie zbytnio wytrzymałe, także lodowe wieżyczki powinny też nawet nie zamrażać. No i pajączki, to pajączki przeważnie szybko się nawet ubija, nawet wieżyczkami, także to jest lepszy sposób na ubijanie poziomu. Tak to się prezentuje. Ja wam widzowie oczywiście dziękuję za oglądanie odcinka. Poświęcony was czas. I to są dobre mapeczki, żeby wbijać level od 21 nawet do 50. Właśnie co... Po 7 chyba leveli właśnie jestem crash. Chyba, że się mylę i ponad 20 poziomie może być nawet częściej crash. Ponieważ no... Nie wiem. Coś tam się dzieje z tymi levelami. Nie wiem, czy coś się tak dzieje. Cóż, ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w innych mapeczkach, jak i innych seriach. Trzymajcie się, na razie. I pozdrawiam oczywiście twórcę tej mapki, pierwszej, drugiej i trzeciej, no i tego gościa, który tu medytował. Akurat spoko sprawa z tymi pojączkami, jak i drzewołkami. Także trzymajcie się, na razie.